co sądzisz o właśnie o tym koronawirusie? Jest bardzo dużo koronasceptyków, którzy nie wierzą w to i walczą z koronawirusem w mediach społecznościowych. Uważasz, że to jest dezinformacja? Wiesz co, ja w ogóle nie chcę oceniać. Każdy tutaj, każdy ma prawo do swojego podejścia, swojego nastawienia. Ja nie jestem lekarzem, ja się w ogóle nie czuję upoważniona do oceniania w ogóle tej sytuacji. To jest, wydaje mi się, że to jest coś po prostu, co powinniśmy pozostawić fachowcom. Ja się skupiam na tym, na czym mogę, na czym się znam, w czym pracuję od zawsze, więc chcę tylko powiedzieć, że rzeczywiście artyści naprawdę, szczególnie ci, którzy grają spektakle i koncertują, bo wiem, że dla Państwa czy widzów naszych być może kojarzą aktorów, artystów, muzyków z takimi sytuacjami bardzo przyjemnymi czy widowiskowymi, takimi jak właśnie premiera, ale tak naprawdę nasze życie no to jest codzienna praca, której teraz w większości nie możemy wykonywać i no mam nadzieję, że to w tej branży wróci w jakiejś formule, bo no teraz w tej sytuacji jest naprawdę, generalnie rzecz biorąc mówię o kolegach, bo rozmawiamy często o tym i to jest dla nas wszystkich naprawdę trudna sytuacja, ale tak jak mówię, ja to wykorzystuję ten po prostu ten czas na tworzenie, projektowanie sobie w głowie nowych rzeczy, aczkolwiek nie tylko w głowie, bo już też bardziej konkretnie.